Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat jonów ujemnych. Jonów ujemnych, które tak naprawdę bardzo nam są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w tym świecie. Czy to w naszych miastach, czy to w miejscach naszej pracy. Ja bym proponował, jeżeli macie okazję, udać się do lasu. Tam tych jonów minusowych jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś mieszka przy plaży, gdzieś na plaży Bałtyku, czy to jest Słupsk, czy to jest jakiś Kołobrzeg, Puck, czy jakaś inna strefa nadmorska, to tym lepiej dla Was, drodzy kochani, ponieważ macie kontakt z tymi jonami minusowymi, które właśnie idą od morza, które idą właśnie od plaży. Jeżeli macie okazję latem być na plaży, to tym bardziej. Czy ewentualnie w górach, gdzie z tych jonów są duże ilości. Natomiast tych jonów nie znajdziecie w dużych miastach, w blokach, które są z betonu i z tworzyw sztucznych, jeżeli są jakieś domy robione nową technologią, gdzie jest używana pianka z poliuretanu lub styropian lub inne materiały syntetyczne. No niestety w tych domach nie będzie dużo jonów minusowych, a będzie dużo jonów plusowych. Jeżeli macie jeszcze do tego jakieś maszyny elektroniczne, telewizory typu komputery, pulpity elektroniczne, no to tych jonów w tych miejscach będzie po prostu o wiele więcej jak w naturze, prawda? To chciałem podkreślić. Można też zakupić sobie jonizator do domu, który można zjonizować powietrze we własnym domu i wówczas będziecie się czuli jak w lesie, jak będziecie się czuli jak na łonie natury, ponieważ tak naprawdę te jony poprawiają stan naszego zdrowia, te jony minusowe poprawiają nasze samopoczucie. Tak naprawdę te jony są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu, do prawidłowego funkcjonowania dotlenienia naszych komórek. Dlatego właśnie jonizacja powietrza jest bardzo istotnym czynnikiem dla dobrego samopoczucia. Jeżeli jesteście wiele godzin w biurze, jesteście wiele 8 godzin w szkole, w której nie ma tych jonów, jesteście za biurkiem, w pozycji siedzącej, nie ma jakiegoś ruchu w naturze, no to wówczas czujecie się tacy jakby w amoku, tacy przytłumieni trochę, że po prostu nie ma tej witalności w Was, nie ma tej energii, tej prany, która powinna tak naprawdę znajdować się w Waszej krwi, w Waszym organizmie. Ponieważ te jony połączone są ściśle z praną, z energią witalną i one wchodzą do naszego organizmu, powodują odżywienie naszych komórek. Ja również polecam patrzenie się przynajmniej jakiejś minuty w kierunku słońca. Patrzenie się w słońce i wyobrażanie sobie, że to słońce oczyszcza nas z negatywnych energii, spowoduje to, że będziemy mieć lepsze samopoczucie. Dlatego patrzenie krótkotrwałe w słońce, około minuty, pół minuty, spowoduje to, że jeżeli ktoś ma okazję po prostu patrzeć w słońce, że się oczyścimy z tych wszystkich negatywnych emocji, energii, które się w nas z każdego dnia na dzień gromadzą. Także drodzy kochani, jak najbardziej korzystać z kontaktu z naturą, jak najbardziej korzystać z kontaktu z lasem, z rzeką, z górami, z plażą, ponieważ tam znajdziecie bardzo duże ilości prany, energii witalnej, gdzie możecie po prostu się doładować, możecie po prostu spowodować, że wasze samopoczucie się o wiele poprawi, o wiele więcej jak normalnie w jakimś mieście. Także serdecznie Państwa pozdrawiam i jak również chciałbym zaproponować ten aronit, który jest promiennikiem naturalnym, zrobiony z minerałów. Jeżeli macie okazję, możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.